Hello, witam Was serdecznie na live'ie. Witam Was serdecznie na live'ie od serca, na naszym spotkaniu. Cześć Justyna, hello. O 11:11 widzimy się na naszym spotkaniu. Live'y od serca aktualnie są w cyklu Pasjo Biznes w zgodzie z sercem. Dzisiejszym tematem, cześć Patrycja, cześć dziewczyny. Dzisiejszym tematem naszego spotkania, cześć Adrianna, cześć lakierowa kobieta. Super, super, fajnie Justyna, fajnie, że jesteś na chwilę. Tak, live będzie zapisany. Także ze spokojem, w razie czego możecie sobie do niego wrócić. Cześć Paulina. Hej, 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 zgodnie ze sobą. Witam Was serdecznie, dziewczyny. Dzisiaj temat wartości w pasjo biznesie. Bardzo ważny temat. Bardzo ważny temat. Temat, na którym mogłabym mówić godzinami. Nie martwcie się, dzisiaj nie będzie ten live taki długi. Ale jest to temat, któremu warto się zdecydowanie przyglądać, jeżeli już prowadzicie swój pasjo biznes. Chcecie, żeby on był spójny naprawdę z Wami, właśnie z Waszym sercem, pasjo biznes w zgodzie z sercem. Warto do tematu wartości sobie wracać. Zachęcam Was dzisiaj do tego bardzo, dziewczyny, żebyście wypisały sobie. To jest tak proste, banalne ćwiczenie, ale ono wnosi za każdym razem dużo. Żebyście wypisały sobie po pierwsze to, jakie wartości. Cześć Marta. Jakie wartości są dla Ciebie istotne? Cześć Tomek. W kontekście w ogóle Twojego życia, ale później, żebyście sobie to sprecyzowali. Cześć Sylwia. I napisali, jakie wartości są ważne dla Ciebie w Twoim pasjo biznesie. Obecnym, który już kreujesz, albo tym, który chcesz zacząć kreować. I warto do tego ćwiczenia sobie wracać raz na jakiś czas, robić sobie, wiecie, taki control, taki punkt zatrzymania, żeby sprawdzić, czy faktycznie ja jestem w tym spójna. Na jakim jestem etapie, jeżeli chodzi o podążanie za tymi wartościami? Czy jestem zadowolona? W ilu procentach jestem zadowolona? A gdzie być może coś mi się ściemniło? Nie wiem, czy tu. Słońce raz wychodzi, raz się chowa. Magic. Więc na ile jestem zadowolona z tych wartości, a na ile czuję, że chciałabym się do nich przybliżyć? Cześć Monia. Na ile chciałabym, wiecie, skalibrować ten swój pasjo biznes do tych wartości? Więc jeżeli wypiszcie sobie 3 do 5 wartości takich najważniejszych. I jeżeli wypiszesz sobie te 3 do 5 wartości, które chciałabyś, żeby stanowiły podstawę Twojego pasji biznesu, i okaże się, że jest rozbieżność między tym, co chciałabyś, co głęboko w sercu czujesz, że chciałabyś, żeby tak Twój pasjo biznes wyglądał, żeby te wartości w nim były obecne, żebyś tych wartości jakości na co dzień w swoim życiu doświadczała, i że zobaczysz, jeżeli zobaczysz, że totalnie tak jest, że to jest spójne, że ty tego doświadczasz, że to faktycznie się manifestuje w twojej rzeczywistości, to super. To super, to po prostu podążaj tak dalej. Natomiast jeżeli rozbieżność jest duża, to też nie załamuj się. Daj sobie współczucie, bo jesteśmy tylko i aż ludźmi, jesteśmy pięknymi duszami, ale czasami pewne rzeczy wymagają czasu. Czasami pewne rzeczy wymagają jakiegoś głębszego procesu, który mamy przejść. Cześć, naturalnie Ci do twarzy, hello. Także na początek to proste ćwiczenie. Cześć, fotograf wizerunkowy. I jeżeli macie ochotę, napiszcie tutaj te swoje wartości. Wiecie, to co jest napisane, to co jest wyrażone, to jest zupełnie inna rozmowa niż jeżeli to zostaje na poziomie naszej głowy. Moc zapisywania rzeczy. To jest tak prosta rzecz i tak bardzo niedoceniana. To jest magia. Ja jestem zaprzyjaźniona bardzo, bardzo z pisaniem ręcznym. Naprawdę dla mnie pisanie odręczne rzeczy. Cześć Łukasz. Witam sąsiada. Dla mnie pisanie odręczne pewnych rzeczy
bardzo dużo zmienia. Naprawdę mi rzeczy się transformują, przyspieszają, dlatego że ja je sobie po prostu zapisuję. Zapisuję sobie to, co się dzieje, zapisuję sobie, na jakim jestem etapie, zapisuję sobie to, co chciałabym zmienić, jak chciałabym przetransformować. Także zachęcam Was do wypisania teraz, cześć Iza, cześć Justyna, tych trzech, zacznijmy od trzech. Trzech wartości, które dla Ciebie czujesz w serduchu, tak jakby nie myśl o tym, czy to jest dobre, właściwe, niewłaściwe, jak ktoś to oceni. Po prostu zajrzyj do środka. Może na chwilę sobie zamknąć oczy. Cześć Jagoda. Możesz sobie na chwilkę zamknąć oczy. Połóż sobie rękę, jedną na sercu, drugą na brzuchu. I pomyśl, poczuj. Gdyby nie istniały żadne ograniczenia, przez chwilę nie masz żadnych ograniczeń, nie masz żadnych blokad. Wszystko jest dla Ciebie możliwe, dostępne. Jakie trzy wartości, jakości płynące prosto z Twojego serca chciałbyś, żeby były obecne w Twoim pasjo biznesie? Oczywiście one się mogą wiązać z życiem, bo pasjo biznes to jest przedłużenie naszego życia. Ja powiem więcej, dla mnie pasjo biznes równa się Ty. Oczywiście on powinien być dostosowany do tego, czego Ty pragniesz, właśnie jaki Ty chcesz styl życia prowadzić, ale to nie jest jakby oddzielny byt. Pasjo biznes w zgodzie z sercem jest połączony z Tobą. Więc jakie są tak naprawdę Twoje trzy najważniejsze wartości, który chcesz doświadczać w swoim życiu? One równocześnie będą tymi wartościami, które chcesz doświadczać w swoim pasjo biznesie. Poczuj to. Czego pragniesz? I tu nie ma żadnych zasad, tak? Dla każdego to może być coś innego. Dla mnie na przykład moją najwyższą wartością w życiu i w pasjo biznesie jest wolność. Dla kogoś to mogą być, najwyższą relacją mogą być, nie wiem, rodzina, przyjaźń. Dla kogoś innego jeszcze to może być przygoda. Dla kogoś jeszcze może to być stabilizacja. Dla kogoś jeszcze może to być spokój wewnętrzny. Dla kogoś może to być sukces. Dla kogoś może być ambicja. Dla kogoś to może być harmonia i wiele, wiele innych. Poczuj, jakie są Twoje najważniejsze trzy wartości. Okej. Możecie sobie oczywiście też zrobić to ćwiczenie samodzielnie, później w zaciszu domowym, na spokojnie, bo wiadomo, że jesteście teraz w różnych przestrzeniach, niektórzy są z Was w pracy. Więc na spokojnie, wypiszcie sobie, widzę, że już się tutaj jedna z Was podzieliła. Dziękuję Ci, kochana, naturalnie Ci do twarzy. Wolność, spokój, radykalne zaufanie. Super. Bardzo Ci dziękuję. Cześć Ewa. Okej, jeżeli macie ochotę, to też się podzielcie tutaj z nami. Ja się podzielę swoimi wartościami i powiem Wam, że to, co jest ciekawe dla mnie, to, że jak ja to ćwiczenie robiłam sobie po raz pierwszy, nie wiem, 7 lat temu, to ta pierwsza, najważniejsza dla mnie wartość, ona była ta sama, która jest teraz. I ona wtedy w moim doświadczeniu, na zewnątrz, w moim życiu była jakby obecna może w 30%. Nie miałam jeszcze wtedy pasji biznesu, więc to jest też inny temat, ale i ta wartość dzisiaj jest obecna. Trudno mi to powiedzieć w procentach. Może czasami to jest 80%, czasami to jest 100%, ale to jest wolność. Dla mnie to jest wolność. Fotograf wizerunkowy. Moim jest życie w prawdzie i stawianie w prawdzie. Cudnie. Okej, i w ogóle powiem Wam, dlaczego postanowiłam dzisiaj o tych wartościach trochę porozmawiać z Wami. Bo co mnie do tego zainspirowało, żeby akurat dzisiaj ten temat poruszyć? Zainspirowało mnie do tego
trzy sytuacje, które gdzieś w niedawnym czasie pojawiły się w przestrzeni social mediów. Osoby, które gdzieś kiedyś dłużej, później krócej obserwowałam i jedna osoba, która była dla mnie naprawdę swego czasu bardzo dużą inspiracją. Nie będę tutaj mówić, wymieniać o kogo chodzi. Dwie osoby są jakby z polskiej bańki. Jedna osoba jest ze świata. U tych osób pojawiło się w ich biznesach, które prowadzą od lat, pojawił się moment wypalenia. Wypalenia, kryzys, poczucie, że nie żyją w zgodzie ze sobą, że nie żyją swoim życiem, że ich biznesy, mimo że urosły bardzo, w przypadku jednej osoby bardzo, bardzo, w przypadku jednej osoby na mniejszą skalę, ale też jakby do dużych rozmiarów, w tym sensie, że te osoby, wiecie, zatrudniają sztab ludzi przy swoich biznesach i tak dalej. Jedna osoba ta z rynku zagranicznego, no po prostu jej biznes urósł do takiej wielkiej rangi, ale poza tym, że pojawiło się wypalenie, pojawił się też kryzys, bardzo mocny kryzys finansowy. Długi, jakieś po prostu przeskalowanie tego biznesu do olbrzymich rozmiarów, ale tak naprawdę efekt jakiś w ogóle nie w tym kierunku, co to miało podążać. Justyna, niezależna siła, wolność, rodzina. Super, pięknie. I obserwacja tych sytuacji z jednej strony wzbudziła we mnie w ogóle wielkie takie poczucie, wiecie, współczucia, takiego empatii. Jedna z tych osób zaczęła się dzielić bardzo otwarcie, bardzo szczerze swoją ścieżką, bardzo głęboko opowiadać o etapach, o transformacjach, o tym, jak przestała słuchać siebie i zaczęła za bardzo patrzeć na zewnątrz, właśnie w swoim biznesie. I efekty, jakie są później, widzimy. I mam poczucie, że teraz jest taki czas, że coraz więcej z nas, z kobiet, budzi się do tego, żeby naprawdę działać po swojemu. Że właśnie czasami jest tak, że ktoś zakłada swój biznes, ale dalej tkwi w różnych schematach, przekonaniach, często nieuświadomionych, które dyktują tak naprawdę jego kroki. Czy jej kroki. I nie jest spójne to z wartościami głęboko w sercu. Więc dla mnie w pasji w biznesie twoje wartości to jest w ogóle punkt wyjścia. Bo jeżeli nie masz jakby stałego połączenia z tymi wartościami, nie masz tej świadomości głęboko zakorzenionej, co jest dla ciebie ważne w twoim pasji w biznesie, to może być tak, może ci nawet fajnie to wszystko działać, płynąć, tak? Może być taka sytuacja, że no właśnie, zaczniesz swój biznes skalować na nie wiadomo jaką skalę, tylko może się to okazać, że to nie jest spójne z tobą. Ups. I wtedy się pojawia problem, tak? Wtedy się pojawia problem, bo to nie o to chodzi, że ty masz coś rozwijać sukcesem, który nie jest w spójności z twoimi wartościami. I tu się pojawia w ogóle pytanie game changer. Co jest twoim sukcesem? Definicja sukcesu dla ciebie. Dla ciebie. Nie dla sąsiadki, nie dla mamy, nie dla cioci, nie dla influencerek z internetów. Co jest twoją definicją sukcesu? Jakie wartości są zakorzenione w twojej definicji sukcesu? To jest klucz w ogóle wyjścia do prowadzenia pasji biznesu w zgodzie z sercem. Jeżeli ty masz doświadczać w tym pasji biznesie lekkości, zadowolenia, poczucia spełnienia, poczucia, że on jest spójny z twoją duszą, ty musisz to zrobić po swojemu. Po swojemu. Justyna Czubak pisze, ja założyłam tak zwaną książkę Zeszyt dla duszy,
multipotencjalnej, jestem osobowością skaner i ciężko mi zdecydować się tylko na jeden biznes, pasjo biznes. Super! Jestem ciekawa z perspektywy human design. Czy jesteś może manifestującą generatorką, czy nie? Albo czy masz może kanał talentu 1648? Ja jestem manifestorem, więc u mnie przeskakiwanie gdzieś tam na różne obszary też jest naturalne. I mam też właśnie kanał talentu, który jest związany z taką różnorodnością i tym, że jakiś obszar gdzieś tam przez jakiś czas mnie mega fascynuje, a później często dokładam nową cegiełkę. Więc jestem ciekawa, jak to jest u Ciebie w Human Design. Justyny tak mają. Pisze Justyna druga. Okej. Okay. Więc słuchajcie, właśnie temat wartości i tej definicji naszego sukcesu. Dla mnie najważniejsze moje wartości to jest wolność, miłość i kreacja. Miłość, wolność, kreacja. W kreacji zawiera się dla mnie też entuzjazm. Cześć Ania, cześć Jola. Entuzjazm do tego, co tworzę, pasja, możliwość wyrażania siebie. To jest pod hasłem kreacja dla mnie. Miłość to jest dla mnie wartość też bazowa w pasji biznesie, to jest miłość do siebie. I tutaj ja często mówię o samowspoczuciu, ale to jest też miłość do swojego życia, tak w ogóle miłość do życia, entuzjazm do życia. To jest miłość do innych ludzi, z którymi pracuję, jak pracuję z kimś, jak prowadzę sesje, czy to odszyty Human Design, czy programy, warsztaty. To te z Was, które mnie dłużej znają, wiecie, że ja tam wkładam serducho i że ja lubię wchodzić w takie głębokie relacje. Nie jakieś tam, wiecie, na powierzchni small talki, tylko jak głęboko, bo właśnie jest to dla mnie ważne. Miłość, po prostu miłość do życia, do świata, do ludzi, do siebie jako baza. Okej, okay. I te wartości stanowią podstawę wszystkiego, co ja robię w swoim pasjo biznesie. Czyli wolność, ta baza, czym to jest? Zaraz powiem, tylko przeczytam jeszcze jakieś komentarze. Cześć Dorota. O, Justyna, dokładnie, manifestująca generatorka, ale za mało o tym wiem. To zapraszam na odszczyt, z całego serducha zapraszam, to jest coś pięknego. Te z Was, które miały odszczyty, możecie powiedzieć Justynie, że to jest sztos, game changer. Ale widzisz, wyczułam od razu. Monia pisze, tylko działanie w zgodzie ze sobą, nie naśladowanie innych. Dobrze powiedziałaś, czym to jest dla Ciebie, nie dla innych, a dla Ciebie. Dokładnie. Cześć Green Art Deco. To jest czasami trudne, bo my się boimy, tak? Na jakimś etapie może tak być, że się boisz. Na każdym etapie twórca czasami się czegoś boi. To w ogóle jakby, to jest normalne. Ale nie możemy w tym lęku pozostać, nie możemy się poddać temu lękowi na zasadzie, że okej, ja zrobię inaczej i czy to będzie mile, dobrze widziane, jak ktoś to oceni. Nie, to nie jest nasza sprawa. My mamy robić tak, jak czujemy w serduchu. Justyna, chyba się wybiorę na odczyt. Zapraszam. Tak, jak czujemy w serduchu. I teraz słuchajcie, dla mnie ta wolność, czyli ta moja bazowa wartość, ona tyczy się wszystkich sfer tak naprawdę. W ogóle to, dlaczego ja zapragnęłam prowadzić pasjo biznes, to jest wynikiem właśnie tej wartości, która wcześniej nie była spełniona, bo ja na zwykłych etatach nie czułam się wolna. I nie mówię, że jeżeli ktoś pracuje na etacie, to nie może czuć się wolny. Może! To zależy od tego, jaką masz naturę, czym jest dla Ciebie wolność, jakie miejsce zajmuje w Twoim życiu itd., itd. Cześć Agata. Więc to jest ważne. Justyna, dziękuję. Justyna, piszesz to z wiedzy, którą posiadam po konsultacji z Madzią. Dziękuję Ci, kochana. Więc jakby dla mnie, właśnie z perspektywy human design, ja jestem manifestorem, dla mnie w ogóle posiadanie instytucji szefa nad sobą jest tak wbrew mojej naturze, że ja wtedy się czuję tragicznie, tragicznie. Po prostu muszę wyznaczać swoje cele sobie sama, tak? Tylko Wszechświat jest po prostu moim szefem. Wszechświat mi mówi, co ja mam robić. Koniec, koniec, kropka. I więc jakby ta wolność wyznaczyła w ogóle to, że ja zapragnęłam prowadzić pasjo biznes. Ale wolność tyczy się dla mnie obszaru też emocji, świadomość swoich emocji, praca z tym obszarem,
Też świadomość swojego autorytetu emocjonalnego, to też z Human Design, dzięki temu bardzo się zmieniło moje podejście do mojej emocjonalnej natury. Dużo więcej się pojawiło miłości, akceptacji, samowspoczucia w tym obszarze. I w swoim pasji w biznesie ja szanuję. Właśnie ta wolność, ta wartość wyznacza mój szacunek do też momentów mojej fali emocjonalnej. I kiedy jest duży low, to ja sobie pozwalam i daję sobie dużo miłości, dużo współczucia. Miłość, ta kolejna moja wartość, tak? Ale więc wszystkie działania są tymi wartościami dyktowane. To jest tak bardzo ważne, to jest tak podstawowa rzecz. Dla mnie wolność jest związana też z mindsetem, czyli jeżeli wychwytuję, a to jest przez ostatnie 5 lat prowadzenia pasji biznesu, oczywiście, że się cały czas te shifty pojawiają i jak wychwytuję, ok, tu mam blokadę, tu mam jakieś przekonanie, które mnie blokuje, ogranicza, nie pozwala mi realizować tego, co bym chciała, może na większą skalę, jeżeli w danym obszarze ja chcę robić to na większą skalę, bo nie muszę tego chcieć, tak? Ale jeżeli chcę, wychwytywanie tych przekonań, transformacja ich, więc wolność emocjonalna, ale też wolność mindsetu, wolność przekonań. Świadomość, że mogę zmieniać swoje myśli, że nimi nie jestem, że mogę je transformować, żeby były w spójności z moją prawdziwą energią, z tym, czego pragnie moja dusza. Wolność kreacji, tak? Właśnie dla mnie to jest też mega ważne, że po prostu kreuję tak, jak czuję, tak, jak chcę, to, co mi płynie, a nie to, co się powinno. I też właśnie jako manifestor uwolniłam się od takiego podejścia, że ja mam kreować to, co oczekują ode mnie moi odbiorcy, kochani, cudowni, ściskam Was serdecznie i jesteście dla mnie bardzo ważni, ale ja muszę kreować to, co po prostu przeze mnie przepływa. I czy ktoś jest akurat tym zainteresowany i wie brawo, czy nie? Trudno. Ja muszę kreować to, co muszę kreować. Koniec. Kropka. Wolność czasu, wolność miejsca, wolność sposobu mojego działania, to jest wszystko o wolności. W ogóle też z perspektywy Human Design mam bramę 55 w Słońcu, w Rybach, więc wiecie, no to jest o wolności, tak? Ja jestem nauczycielem wolności. Tak naprawdę to jest moje przeznaczenie mojej duszy na to wcielenie. Więc ta wolność, wolność, wolność. Także wolność, z kim pracuję, jak, kiedy, moich zasad, wszystko, podróże, weekendy, czas wolny, jak ja to wyznaczam, to jest wszystko dla mnie po prostu obszar tej mojej najwyższej wartości. Więc jak masz tą swoją najwyższą wartość, odkryłaś ją, to zastanawianie się, ok, jak ja mogę pewne shifty wykonać, czego ja na pewno nie chcę robić, a jak, w jaki sposób, co chcę robić, jak chcę działać w swoim pasji biznesie, żeby on się dopasował do tej mojej bazy, do mojej wartości, jednej, drugiej, trzeciej, najważniejszej, tak? Nie ja do biznesu, nie wartości zewnątrz, do moich wartości w sercu ma się dopasować moja rzeczywistość zewnętrzna, od wewnątrz na zewnątrz, a nie odwrotnie. I od tego trzeba wyjść. I z tym będziemy pracować też w programie, między innymi oczywiście, w programie Pasja Biznes w zgodzie z sercem, który startuje pod koniec sierpnia, jeszcze nie ma zapisu, ale niebawem będzie webinar o Twoim głosie w Pasja Biznesie. Do tego webinaru będę Was za chwilkę już niebawem zapraszać. Jeżeli któraś z Was chce wziąć udział w tym webinarze, to napiszcie proszę do mnie na priv hasło mój głos. Napisz do mnie na priv mój głos, żebym wiedziała, żeby wysłać Ci zaproszenie do tego bezpłatnego webinaru. Okej, patrzę, co piszecie. Monia, bardzo się cieszę, że miałyśmy okazję o tym porozmawiać, podzielić się swoimi spostrzeżeniami, dlatego polecam takie rozmowy z innymi, którzy także przechodzą podobną drogę. Tak, bardzo warto rozmawiać, zdecydowanie. Tak, to pomaga, ale dalej oczywiście słuchamy swojego serca. Zdecydowanie, dokładnie tak. Tak naprawdę w sercu jest wszystko. Nasze odpowiedzi są w sercu. Rozmowy z ludźmi, którzy podobnie czują, mogą być bardzo pomocne. Korzystanie z narzędzi, które pozwalają nam lepiej poznać siebie, są bardzo pomocne. Na przykład Human Design, z którego ja korzystam, ale to jest nasza baza zawsze. To jest nasza największa baza. Agata Byk, mam pytanie, jesteś jakiejś wiary czy nie? Jak mogę wiedzieć? Ciekawe pytanie. Moja wiara? To jest wiara w miłość, w energię wszechświata, w dobro, w ludzi, w naturę. To jest moja wiara. Wiara, że wszechświat mnie prowadzi i wspiera. I każdego z nas, jeżeli tylko się na to otworzymy. Wierzę w miłość. Jola, ja dopiero teraz rozumiem, co się działo, kiedy byłam na etacie. Myślałam, że było ok, okazuje się, że
Ta moja walka właśnie z szefem i decyzjami z góry to był sygnał bardzo wyraźny. Justyna, po Human Design zrozumiałam, dlaczego nie mogę już pracować na etacie. Założyłam firmę i płynę z intuicją i sercem. Pięknie. Beatka. Justyna, jeszcze nie potrafię tak jak ty mówić swobodnie o swoim archetypie, ale przyjdzie to z czasem. Póki co opisałam to, jak Human Design zmienił moje życie i jest to mój punkt odniesienia. Cudnie. Cudnie. Właśnie. Justyna, to tak jak mówisz, właśnie przyjdzie z czasem. To jest coś, co jak się głęboko osadzamy w tej naszej prawdzie, to z czasem potrafimy to też lepiej wyrazić na zewnątrz. Ale to jest, wiadomo, to jest proces. Zachęcam Was do udziału w tym webinarze o moim głosie w pasji o biznesie, bo będziemy tam mówić dużo właśnie o wyrażaniu naszej prawdy. Także zachęcam. Jak macie ochotę, to napiszcie do mnie na brief mój głos. Wtedy prześlę Wam instrukcje, jak już będą zapisy. Okej. Okay. Cześć. Cześć Blanka. Cześć Olga. Cześć. I am Donna. Ole. Hello, dziewczyny. Witam Was serdecznie. Okej. Okay. Dzisiaj mówimy o wartościach. Wartościach w pasji biznesie. Te z Was, które dołączają teraz. Cześć Zabiegana Aga. Cześć Ania. Zapraszam Was do tego, żebyście sobie zapisały, poczuły, wypisały, jakie są Wasze bazowe trzy największe, najważniejsze wartości w Waszym pasjo biznesie. Okej, okay, pa, Justyna, do później. Kiedy planujesz webinar, pyta Monia. Webinar planuję na 7 lipca, 7.07. Także słuchajcie, jaki to będzie dzień, chyba wydaje mi się, że to jest czwartek. Właśnie tworzymy z moją tutaj wirtualną asystentką, pozdrawiam Cię Ada, jeśli oglądasz. To będzie w czwartek, tak, tworzymy właśnie landing page, czyli stronę zapisu na ten webinar. On się odbędzie w innej przestrzeni, nie tutaj na Instagramie, także jeżeli ktoś będzie chciał wziąć udział, on jest bezpłatny, ale trzeba będzie się po prostu do niego zapisać. Okej. Okej, dobra. O wartościach mówiłam, o tym, żebyście zdefiniowały sobie swój sukces. To jest bardzo ważne, żebyście nie wpadły w taki ślepy zaułek, gdzie podążacie za cudzymi wartościami, za tym, czym ten sukces dla Was tak naprawdę nie jest. Cześć Dorota, fajnie, że dołączacie. Szkoda, że na końcówkę, ale oczywiście zapiszę ten live dla Was. Więc to, że tworzymy swój biznes, to jeszcze nie oznacza, że to jest pasja biznes w zgodzie z sercem. Bo jeżeli my wpadamy właśnie w kołowrotek naszych blokad, naszych przekonań, naszych ograniczeń, działamy nie do końca z poziomu naszych wartości, tylko jakichś cudzych zewnętrznych oczekiwań, to może się okazać po jakimś czasie, że ten nasz wózek się wykoprytnął. Ale to znowu, to jest zaproszenie zawsze do tego, żeby przyjrzeć się, co nie działa, dlaczego to nie działa, gdzie ja może sabotuję siebie, gdzie ja blokuję się na swoje naturalne dary, potencjały, bo to jest w ogóle magia, słuchajcie. My jesteśmy uczeni od dziecka, że to, co jest wartościowe w naszym życiu, jest trudne. My jesteśmy w szkole często też tego uczeni. Dzięki, Ania. Dzięki, Ania. My jesteśmy w szkole też tak przyzwyczajani, że coś, co jest trudne, jest bardziej wartościowe. To jest nieprawda. To jest zwykła po prostu iluzja. Nasz potencjał, nasza natura, nasze właściwości, tylko często my nie jesteśmy świadomi tych właściwości i to jest problem. To, co jest dla nas naturalne, to, co jest dla nas jak oddychanie, tak? To, co jest dla nas lekkie, to są nasze największe potencjały. I wcale prowadzenie pasji biznesu w zgodzie z sercem nie musi być trudne. Tym bardziej nie musi być orką. Nie. My możemy mieć piękne rezultaty, mieć piękny przepływ z tej energii żeńskiej pod warunkiem, że jesteśmy świadome coraz bardziej właśnie swoich właściwości, że potrafimy za nimi stanąć murem, że jesteśmy w stanie je tak, wiecie, przytulić do siebie, uznać, bo wszystko jest, tak naprawdę wszystko sprowadza się do energii.
I jeżeli ty. Cześć, bezmiar szczęścia. Dzięki za serduła, dziewczyny. Jeżeli ty w sercu głęboko uznajesz siebie, swoje właściwości, swoje potencjały, swoje wartości za godne, za wartościowe, za właściwe, za na miejscu, za odpowiednie, za cudowne, za piękne, za wspaniałe. Jeżeli ty w sobie to uznasz, to jesteś w stanie to przekazać dalej. Jesteś w stanie się tym podzielić, jesteś w stanie z tym płynąć. Dzięki za serducha. Jesteś w stanie z tym wtedy płynąć. Jeżeli ty w środku masz jeszcze blokady, okej, wszystko jest procesem. My się w procesie będziemy odblokowywać, również w kursie Pasja Biznes w zgodzie z sercem, więc daj sobie samo współczucie, ale to jest właśnie to, że jeżeli ty tego nie uznasz, to nikt za ciebie tego nie uzna. Jeżeli ty pierwsza tego nie uznasz dla siebie, ty pierwsza, ja często mówię o tym, że my się mamy za zadanie stać się największą swoją cheerleaderką. To jest nasze zadanie. Poznać siebie i docenić siebie, pokochać siebie, zakochać się w sobie. To jest nasze zadanie tutaj. Jak ty to zrobisz, jak ty to ogarniesz, jak ty siebie, swoje potencjały, właściwości, to czym ty w swoim pasie biznesie możesz się podzielić ze światem, jaką ty masz magię w sobie i nie będziesz mówić, o nie, to nic takiego, o to jest normalne, wszyscy tak mają. Nie, nie wszyscy tak mają, każdy jest inny. Każdy jest inny, każdy jest wartościowy i każdy wnosi coś innego, coś swojego, jakąś swoją jakość, jakieś swoje właściwości. Możemy mieć punkty wspólne, możemy mieć wspólne mianowniki, to jest też piękne, ale nikt nie robi tego, tak jak ty to robisz. Nikt inny tego nie robi tak, jak ty to robisz. Tak? Nikt inny tak pięknie nie pisze jak ty, w taki konkretny sposób, jak ty to robisz, z takim doborem słów. Nikt takich zdjęć nie robi dokładnie jak ty. Nikt tak nie mówi jak ty. Wszyscy jesteśmy wyjątkowi i my musimy po prostu, tak jak powiedziałam, stać się w zaufaniu do siebie, stać się tymi cheerleaderkami. Cześć, pozdrawiam Blanka, pozdrawiam Cię ciepło. Okej. Co jeszcze chciałam dzisiaj powiedzieć? Także wszechświat tak naprawdę dopasowuje się do nas, do tego, co jest w nas. Sorki. Wszechświat się dopasowuje i nasze życie zaczyna to odzwierciedlać na zewnątrz, do tego, co jest w nas, jak my jesteśmy tego świadome. Jak my to rozumiemy, jak my jesteśmy z tym połączone, jak my w zgodzie z tym, co jest w nas, zaczynamy działać. Bo oczywiście to nie o to chodzi, że my tylko mamy teraz, okej, znamy wartości. Tak mówiłam, że nasz pasywny biznes może być lekki, przyjemny, płynąć. Te rzeczy, które są autentycznie naszymi mocnymi stronami, my to możemy wyrażać, my możemy w zgodzie z tym działać. My możemy czuć się jak ryba w wodzie i mamy tak się czuć w swoim pasjo biznesie, robiąc rzeczy na swój własny, unikatowy sposób, który dla nas jest naturalny, dla innych jest magią, a dla nas jest naturalny. My musimy to uznać za magię. Ale to nie znaczy, że my nic nie robimy, bo my działamy, tak? Więc jest oczywiście też obecna energia męska. Mówiłam już o tej komunii energii męskich i żeńskich, męskiej i żeńskiej. Także to działanie się musi pojawić, tylko że to ma być działanie align, czyli w zgodzie, w połączeniu z tym, co masz w sobie. Nie w tym, kto, co, jak ci powiedział marketingowo, że ty powinnaś robić X, Y, Z. To nie działa. To nie działa, słuchajcie. Ja 5 lat temu, jak zaczynam pasjo biznes, pamiętam, że wpadłam na chwilę w taką pułapkę, że mi się wydawało, okej, to teraz jesteś guru od marketingu, oni mi powiedzą, jak to robić, jak to, żeby mój biznes działał. To nie działa. To jest zmarnowany czas, pieniądze, to jest wszystko, jeśli to nie jest dopasowane do Ciebie, do Twojej unikatowej energii. Mam nadzieję i głęboko w to wierzę, że mój kurs Pasja Biznes w zgodzie z sercem będzie inny, bo takie mam założenie, tak czuję, że nie ma sensu mówić, okej, zrób to, 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 to. Tylko będziemy się łączyć ze sobą, ze swoją esencją i z tego poziomu
wykonywać shifty, zmiany, transformacje w naszych pasjach, biznesach, żeby one były bardziej po naszemu i żeby nam bardziej z lekkością płynęły w spójności z naszymi wartościami i z tym, czym dla nas jest sukces i żebyśmy były szczęśliwe, spełnione, generatorki, żeby były pełne satysfakcji w swoim pasjach, biznesie, manifestorki, żeby czuły tą wolność ekspansji i spokój w swoim pasjach, biznesie, projektorki, żeby czuły ten swój sukces słodki, reflektorki niespodziankę, żeby każda z nas po prostu czuła swoją sygnaturę, po co tutaj przyszła. Jola, na początku to jest trudne. Też myślałam, że każdy przecież może napisać książkę i to nic takiego. Tak, tam stoi zdrowa nadzieja w tle, widzicie. Każdy może napisać nic takiego, no. Dopiero jako osoba, jedna osoba uświadomiła mi, że nie każdy i nie powinna sobie umniejszać. Dokładnie, dokładnie. Nie każdy napisze książkę, nie każdy napisze wartościową książkę, nie każdy wyda tą książkę. Także Jola, możesz być z siebie dumna. Okej, okay. Cześć Dominika, cześć Andzia, Handmade by Toskania, cześć. Dobra, będziemy dzisiaj już kończyć powoli. Ania. Także słuchajcie, przemyślcie sobie to, poczujcie te swoje wartości, wypiszcie je sobie. To jest takie małe ćwiczenie, które jest punktem wyjścia tak naprawdę do zmian, do transformacji czy do rozwoju waszych pasji biznesów. Ale ważne, więc warto je sobie zrobić, warto się nad tym pochylić, żeby naprawdę działać w spójności ze sobą. To jest podstawa. Jeszcze raz przypominam o tym, że bezpłatny webinar na temat Twojego głosu w pasji biznesie, gdzie połączymy się z tą energią wyrażania siebie po swojemu, odbędzie się 7 lipca, 7.07, o 11.11. Zapisy ruszają wkrótce, dokończymy tylko z moją wirtualną asystentką landing page, więc w tym tygodniu na pewno odpalimy zapisy. Jeżeli chcesz dostać powiadomienie, informacje o zapisach, to do mnie na skrzyneczkę tutaj na priv napisz hasło mój głos. Mój głos. I wtedy ja Ci tą informację prześlę. Ania, druga, zgadzam się 100%. Dzięki, Ania. Dobra, dziewczyny. Tyle na dzisiaj, dziewczyny, chłopaki. Trzymajcie się, pięknego dzionka Wam życzę, jesteśmy w kontakcie. Życzę Wam przepływu, lekkości, żebyście odczuwali na co dzień jak najwięcej tego, co jest spójne z Waszymi wartościami. Żebyście czuli, że te wartości odzwierciedlają Wasze życie, Wasz pasjon, biznes. Coraz bardziej, to jest też normalne, że to jest proces. I że są wzloty i upadki, to też jest normalne, pamiętajmy o tym. Bo nie jesteśmy robotami, nie będziemy od razu tu. Jeżeli gdzieś realizujesz te wartości na 30, 40, 50%, to już sobie przyklaśnij. Będzie coraz lepiej. Buziaki. Dzięki Wam za obecność. Pa!